Dobrze jest zatęsknić. Tęsknota kojarzy nam się z sentymentalizmem, z nostalgią, ze słabością, ale chyba warto przyznać się do tej najważniejszej tęsknoty, jaką każdy w nas sobie nosi. Ja przez długie lata tęskniłem za przyjaźnią i Pan spełnił tę moją tęsknotę, dał mi wspaniałych przyjaciół. Dziś księga chyba właśnie w kontekście przyjaźni mówi o. Źródle wszelkiej tęsknoty, o której wspomniałem już na samym początku, a źródłem wszelkiej tęsknoty jest tęsknota za Bogiem, tęsknota za powrotem do domu. To jest to, co, co nami w gruncie rzeczy powoduje, nawet gdy nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, nie, nie bójmy się tej tęsknoty. Nie bójmy się też podzielić naszymi tęsknotami z przyjaciółmi. A jeśli nasi przyjaciele nie podzielają, uświadomiony sposób tęsknoty za Bogiem, za powrotem do, do Domu, do Niego, to bez będnych ceregieli, bez ckliwych, rozdzierających serialowych scen, mi się za tych przyjaciół, o ich tęsknotę, aby na nowo zatęsknili. Tak jak, tak jak, to, tak jak to trochę czynił Hiob, aby Również oczy naszych, naszych przyjaciół ujrzały, by również ich nerki mdlały z tęsknoty za Panem, bo, bo szczątki nas wszystkich Pan chce na nowo odziać i wszystkim nam chce dać nowe życie, życie wieczne, życie wieczne z Nim. W tym fragmencie Ewangelii jest mowa o tym, że Chrystus posyła jeszcze 72, oprócz 12, których wybrał, posyła jeszcze innych 72. To jest bardzo ciekawy fragment Ewangelii, dlatego że to jest jeden jedyny moment, jeden jedyny fragment Ewangelii, gdzie mamy mowę o tych 72. Nie wiemy, kim oni byli, nie znamy ich imion, w przeciwieństwie do 12. Wiemy, czym się zajmowali, znamy ich imiona, wiemy w jaki sposób Chrystus ich powołał i wybrał. O tych 72 kompletnie nic nie wiemy. To jest jeden, jedyny fragment, w którym występują. Nigdy więcej i nigdy później się nie pojawią w Ewangelii. Ciekawy jest ten fragment, że Chrystus posyła tych 72 i jest mowa o tym, że posyła ich po dwóch i posyła ich do każdej miejscowości, do której pragnie przyjść, do której zamierza przyjść. Myślę, że ten fragment Ewangelii też jest dla nas taką lekcją tego, że my też nie znamy zawsze osób, które mają wpływ na naszą wiarę. Że naszą wiarę dostajemy i ona jest też przekazana i umacniana też przez wiele innych osób, których imion nie znamy, których być może nawet do końca nie kojarzymy, ale oni też. Też mają jakiś bardzo wyraźny, bardzo konkretny, czasami być może nawet jakiś taki minimalny, niewielki wpływ, ale jednocześnie gdzieś, gdzieś ta wiara jest właśnie przez nich budowana. Jesteśmy we wspólnocie Kościoła, więc umacniamy się wspólnie i wzajemnie, wzajemnie naszą wiarą. W Ewangelii jest też mowa, że Pan Jezus wysyła tych 72 do tych miejscowości, do których zamierza sam przejść. Myślę, że warto też popatrzeć na tę Ewangelię, że tak jak my często nie znamy. Imion. I tak jak my często też nie, niekoniecznie kojarzymy bardzo dobrze osoby, które w jakiś sposób też wywarły wpływ na naszą wiarę, czy nawet, nawet coś nam jakieś światło wiary mogły zapalić, to tak samo to jest jakieś też dla nas zadanie, że nawet jakieś niewielkie świadectwo naszej wiary. Nawet jakieś niewielkie wypowiedzi świadczące o Chrystusie, nawet niewielkie świadectwo naszego sposobu życia i zachowania może kogoś doprowadzić do Chrystusa, albo może właśnie sprawić, że, że Chrystus będzie bliżej tej osoby, tak jak tych 72, których posyła, których nie znamy im, oni nie wiemy kim są, ale ostatecznie Chrystus ich posyła, bo właśnie chce przyjść w te miejsca. I tak samo być może jakieś nasze niewielkie gesty, niewielkie słowa, niewielkie zachowania, które są związane z naszą wiarą, które świadczą o naszej przynależności do Chrystusa, mogą sprawić, że, że ktoś będzie bliżej Chrystusa. Mimo tego, że nas nie zna, ale, pomimo, ale właśnie może dla kogoś to będzie jakiś taki znak, że sobie pomyśli o wierze, że gdzieś tam tą wiarę na nowo odkurzy w swoim sercu, że gdzieś tam w jakiś sposób. Ta wiara jakoś na nowo, na nowo też do Niego dotrze. Więc niech ta Ewangelia dla nas będzie też takim zadaniem i wyzwaniem, że tak jak my czerpiemy z wiary innych i umacniamy się też wiarą innych, nie zawsze znając nawzajem swoje imiona, tak samo my też jesteśmy wezwani do tego, żeby, żeby też przez swoje słowa, gesty, świadectwo, sposób postępowania też do wiary innych prowadzić i innych przyprowadzać do Chrystusa, a Chrystusa do nich. Dziękujemy naszym patronom. Bez Was nie moglibyśmy głosić w tej formie.